Cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Medycyna Integracyjna i dzisiaj porozmawiamy o efekcie placebo. Czy jest to nasz przyjaciel, czy też wróg? Więc jeśli chodzi o definicję placebo, to jest to jakaś substancja albo też działanie, czyli na przykład zabieg chirurgiczny albo jakiś rodzaj terapii, który jest Totalnie obojętny, nie mający żadnego wpływu na nasz stan zdrowia, i często takie placebo podaje się osobie badanej albo po prostu pacjentowi jako formę terapii. Zaraz powiemy sobie, dlaczego tak jest, ale ważne jest też to, że osoba, która otrzymuje takie placebo, zazwyczaj nie wie, że to, co zastosowano, nie jest prawdziwym leczeniem. Z kolei wszystko inne, czyli powiedzmy, wygląd czy przebieg takiej terapii albo jakiegoś leku czy zabiegu placebo jest dokładnie taki sam, jak gdyby miało miejsce prawdziwe leczenie. Bardzo często o efekcie placebo wypowiadamy się albo słyszymy je w takim negatywnym kontekście. Czyli ktoś nam opowiada o czymś, że brał jakieś leki. Albo że był jakieś tam osoby, albo korzystał z, z jakiegoś leczenia u niej. I czasami tak pogardliwie słyszy się, że a to pewnie placebo. Z drugiej strony, też takie środowisko naukowe i akademickie stara się w nas wpoić, że ten efekt jest czymś złym. Ale czy aby na pewno tak jest? I skąd takie a, pojęcie się. Wzięło. Więc rozpatrując to, tak jakby od podszewki, bo generalnie na co dzień mam bardzo dużo kontaktu z badaniami naukowymi, i zazwyczaj, jeśli komponuje się jakieś badanie i chce się sprawdzić, czy jakaś interwencja, czyli właściwie, tak jak mówiłem, może to być jakaś forma terapii. Z użyciem jakiegoś środka, czyli jakiegoś leku, a może to być jakaś forma fizjoterapii, albo jakiegoś zabiegu chirurgicznego, czy jakiegokolwiek innego działania, które ma nam pomóc, to w takim badaniu staramy się wykluczyć efekt placebo. I jeśli jakaś terapia w jakiejkolwiek wspomnianej wcześniej formie jest równa efektowi placebo albo nieznacznie, od niego większa, to zazwyczaj przyjmuje się, że jest ona bezwartościowa. I można by było wysnuć um, takie niepotrzebne i daleko idące wnioski, że w takim razie placebo to jest coś złego, bo chcemy się tego czegoś pozbyć. Więc oczywiście, na potrzeby prowadzenia badań, um, to placebo się wyklucza, bo po prostu chcemy wiedzieć, czy to, co robimy, jest czymś więcej, niż placebo, ale też jakby nikt tutaj nie mówi o tym, że samo w sobie jest złe. Dlaczego tak jest? Dlatego, że efekt placebo odpowiada jednak za bardzo dużą ilość albo też można powiedzieć za jakość naszego leczenia. Badania naukowe tutaj podpowiadają nam, że procentowo to jest przynajmniej 30% wszystkich działań mających na celu poprawę naszego Samopoczucia to jest dosyć dużo. Zwłaszcza, że zazwyczaj, kiedy nas coś boli, czy cierpimy z jakiegoś powodu i udajemy się do lekarza, do terapeuty, który ma nam w czymś pomóc, to gdzieś tak podświadomie jesteśmy zadowoleni, nawet jeśli to coś nam pomoże, właśnie mniej więcej w około 30%. A w takim razie. Można by było oczywiście wysnuć wniosek, że efekt placebo wystarcza. To oczywiście też byłby bardzo daleko idący wniosek, bo też żaden rozsądny terapeuta nie opiera swojej praktyki tylko i wyłącznie na efekcie placebo. Niemniej jednak pozbawianie się aż 30% efektów no też nie byłoby niczym rozsądnym. Więc wiemy po prostu, że to jest efekt, który on występuje który po prostu występuje, czy tego chcemy, czy nie. Zazwyczaj tą łatkę efektu placebo przykleja się różnego rodzaju terapiom alternatywnym czy niekonwencjonalnym, a jednocześnie zapomina się o tym, że występuje dokładnie w każdym rodzaju terapii czy, czy jakiegokolwiek leczenia. Więc, jeśli miałeś problem z kolanem, bo jakiś czas temu może doznałeś jakiegoś dużego urazu, jakiegoś innego problemu i zdecydowałeś się po prostu na zrobienie operacji, to jak myślisz? Czy efekt placebo po wykonaniu takiego zabiegu chirurgicznego dotyczy Cię, czy też nie? No, trzeba przyznać, że miała tam miejsce realna interwencja. Chirurg musiał rozciąć skórę, inne tkanki, zrobić to, co miał do zrobienia w twoim kolanie, a następnie je poszywać, dać ci zalecenia, których masz się trzymać. Prawdopodobnie dostałeś też leki przeciwbólowe, dalsze wytyczne dotyczące fizjoterapii. I czy w tym wszystkim taki efekt mógł być? Okazuje się, że oczywiście tak. Część badań, które dotyczą w ogóle efektu placebo w chirurgii, i trzeba tutaj podkreślić, że takich badań jest bardzo niedużo. Wskazują na to, że efekt placebo to jest większość. Czyli tak naprawdę, większość efektu, który odczuwasz po takim zabiegu, brzmi bardzo mocno. Ale faktycznie tak jest. Tak jak mówiłem, takich badań nie jest dużo, dlatego że, żeby przeprowadzić takie badanie, potrzebne są rozmaite procedury, jak na przykład uzyskanie zgody od komisji bioetycznej, co wcale nie jest takie proste, dlatego że jest to po prostu z punktu widzenia powiedzmy, etyki czy też prawa takie troszeczkę wątpliwe, czy w takim razie można oszukiwać ludzi, robiąc im. Nacięcia na ciele i poddawać ich, powiedzmy, zabiegom, które, no, umówmy się, są inwazyjne, jednocześnie nie oferując jakiegoś realnego rozwiązania. No i w badaniach, które, które przytaczam, okazuje się, że nie ma wielkiej różnicy między prawdziwym zabiegiem a zabiegiem placebo. To oczywiście nie oznacza, że wszystkie zabiegi chirurgiczne są Niepotrzebne, absolutnie nie. Wiemy, że jest bardzo, bardzo dużo zabiegów chirurgicznych, które ratują ludzkie życie, ale też po prostu pomagają nam odzyskać sprawność w naszym życiu, więc oczywiście ten przykład z kolanem jest tutaj po prostu przykładem. A co w sytuacji, kiedy pacjentowi świadomie podaje się placebo zamiast prawdziwej terapii? Okazuje się, że takie sytuacje czasami mają miejsce. Zanim poczujesz się oburzony taką sytuacją, to pomyśl, że niektórych leków czy też niektórych operacji tak naprawdę nie powinno się przeprowadzać. Jeśli pacjent jest w bardzo złym stanie i tutaj zarówno chirurg, jak i anestezjolog mogą dojść do wniosku, że. Taka operacja z jednej strony mogłaby być korzystna, ale z drugiej strony bardzo negatywnie może się odbić na zdrowiu pacjenta, to hipotetycznie w takiej sytuacji mogliby zdecydować się na przeprowadzenie takiego zabiegu placebo tylko po to, żeby pacjent poczuł się lepiej. Czyli żeby po prostu wykorzystał ten efekt placebo do uruchomienia takich wewnętrznych procesów leczenia i żeby po prostu poczuł się z tym psychicznie lepiej. Oczywiście też nie mi oceniać czy jest to etycznie i moralnie poprawne, a z drugiej strony część badań naukowych sugeruje też, że można ominąć ten efekt, po prostu mówiąc pacjentowi, że zabieg, który zostanie mu wykonany, czy też lek, który przyjmuje, tak naprawdę jest dla niego obojętny. Hmm, czy w takim razie placebo może działać w momencie, kiedy wiemy, że przyjmujemy placebo, okazuje się, że tak. Już sam fakt podejmowania jakichś działań, które mają poprawić naszą sytuację, już sprawia, że nasz organizm zaczyna się leczyć. I brzmi to nieprawdopodobnie, ale to też jest dosyć prosta zależność w naszym ciele, dlatego że jeśli my podświadomie już coś robimy, żeby sobie pomóc, to nasz organizm po prostu bardzo, bardzo pozytywnie na takie próby reaguje. Bez względu na to, czy jesteś terapeutą, czy też to ty. Potrzebujesz jakiejś poprawy swojego zdrowia, to możesz zastosować takie dwie proste rzeczy, które pomogą ci ten efekt placebo wykorzystać na samym sobie. Więc pierwszą z nich jest pozytywne nastawienie. Jeśli utrzymasz właśnie takie pozytywne myśli i stosunek do terapii, której będziesz się poddawać, to już wykorzystujesz znacznie więcej procentowo tego efektu placebo niż w momencie kiedy miałbyś negatywne przekonania i negatywne myśli związane z tym procesem. Więc jeśli udajesz się na jakiś zabieg to postaraj się myśleć o nim w dobrych kategoriach, a pomyśleć o tym, że to jest coś, co robisz dla siebie, że to jest opieka, którą otaczasz siebie i swój organizm, i że to po prostu pozwoli ci szybciej wrócić do zdrowia. Oraz przestrzegaj tej drugiej rzeczy, czyli systematyczności. Jeśli zrobiłeś dla siebie coś raz, to postaraj się, żeby stało się to dla ciebie nawykiem. Oczywiście nie oznacza to, że powinieneś na jakąkolwiek formę terapii chodzić w nieskończoność, ale nawet w momencie, kiedy proces taki terapeutyczny u fizjoterapeuty czy u lekarza już się zakończy, to postaraj się, żeby te dobre nawyki, które taki proces pozwolił ci wytworzyć, żeby zostały one z tobą na znacznie dłużej. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Ci się podobał i że wniósł sporo dobrego do Twojego życia. Mam nadzieję, że również on wywołał, choć w niewielkim stopniu, efekt placebo dla Ciebie i że dzisiejszy dzień, jak i każdy kolejny, będzie już teraz chociaż troszeczkę lepszy. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.